Dawna sala balowa jest jednym z dwóch najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń Pałacu Rodziny Poznańskich. Dziś zwana salą lustrzaną, nadal służy jako miejsce ważniejszych uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych. Ze względu na znakomitą akustykę, wykorzystywana jest bardzo często jako sala koncertowa. Oprócz rozległego parkietu posiada położone naprzeciw siebie dwie wnęki, które mogły pełnić rolę loży lub sceny, która obecnie na stałe zajmuje jedną z nich. Powyżej nich znajdują się balkony zamknięte łukiem półkolistym i ograniczone balustradą z ozdobnej kraty. Całość sali jest rozświetlona nie tylko lustrami, złoceniami i jasną kolorystyką ścian, ale również szerokimi pasmami okien. W czasie okupacji hitlerowskiej sala uległa znacznej przebudowie. Została przedzielona stropem na poziomie wydatnego, ciężkiego gzymsu na dwie kondygnacje. Dolna została adaptowana na pomieszczenie biurowe i mniejsze pokoje. W wyniku tego podziału całkowitemu zniszczeniu uległ oryginalny wystrój ścian. Obecny jej stan został zrekonstruowany na podstawie archiwalnych fotografii. Możliwe było więc jedynie odtworzenie jej charakteru i wyglądu poszczególnych elementów, kształtu luster, kinkietów oraz żyrandoli. Górna część, zachowana w stanie oryginalnym, utrzymana jest w stylu empir. Powyżej gzymsu, pomiędzy owalnymi oknami, ściany wypełnione są złoconą dekoracją z motywem wianka przewiązanego wstęgą z kokardą oraz girlandą owocowo-kwiatową. Całość sali nakryta jest płaskim sklepieniem zwierciadlanym, którego centralna część, dekoracyjny plafon, pokryta jest jednolitą, błękitną płaszczyzną, mającą imitować nieboskłon.